przeszukałam trochę bazę, zastanawiałam się właśnie nad franczyzą. Sporo osób się też zastanawiało, dlaczego w ogóle idę w tym kierunku, bo jednak no powiedzmy te ileś kilkanaście lat doświadczenia no mogło skłaniać do tego, żeby jednak otwierać gdzieś coś pod swoją marką, ale bardzo mi się spodobała jakby oferta Freedom. Idzie z duchem czasu, że jest nowoczesna przede wszystkim, tak, że jak gdyby założenie jest takie, że jest to zawsze pozyskiwanie ofert na wyłączność i sprzedaż na wyłączność i marketingowo fajnie się prezentowało, tak, także na, bardzo się wyróżniało. Dla mnie w ogóle taką największą wartością tutaj jest, tak jak się spotykamy, to są ludzie. Ludzie, takie to różnorodne środowisko i to zarówno charakterów, jak i kompetencji powoduje, że to jest bardzo inspirujące. Także to jest dla mnie w sumie chyba najważniejsze. Dla mnie to jest przede wszystkim biznes po swojemu, tak? Te korporacyjne jakieś tam zajawki, no to one wspierają, tak? To są jakieś procedury, one usprawniają nam pracę i wydaje mi się, że po prostu na pewnym etapie w ogóle prowadzenia już biznesu, nie jednoosobowego, tylko już zatrudniając nawet jedną czy dwie osoby, to te procedury muszą być wdrożone. Ja nigdy nie pracowałam w korpo, tak? Więc ja widzę dużo plusów w tym, tak? Mi to pomaga w pracy.